O, pana kapitana witam. Co pan kapitan gra? Nie pamiętam. Witam serdecznie pana kapitana. Gambit. Bardzo proszę. Bronimy pioneczka. O. A to co? Nic, gramy bezmyślnie. Póki co gramy bezmyślnie. Panie Arturze, no trzeba wymieniać hetmany. No nie, nie, no to nie dam. Odchodzę. Nie dam, panie kapitanie, hetmana. Jak tak można bezczelnie na mego hetmana napaść? No to chlub. O, też bym tu przyszedł. No to chlub. I wierzę na C1 postawię za chwilę. No to chlub, tylko nie wiem, którą jeszcze. Chyba tą lewą. Nie można bić konika. A może można? Można. Wymienię czarnopolowe gońce i dobrze. Co mi to dało? Nic dobrego. Spróbujmy E4 przygotować. No, wygląda na to, że mogę zagrać E4. I spróbujmy zagrać. No, nie mogę zagrać D5. O, raz, dwa, trzy. Teraz mogę. Dziękuję, panie kapitanie, że pan mi pozwolił zagrać D5. Tu się pan chyba nie spodziewa, panie kapitanie, ruchu hetman C3. Spodziewa się pan. I teraz mam problem, miałem prostą grę. A teraz mam problem. Zaryzykujmy, no trudno.
Czym bić na D5? Oto jest pytanie. Czym bić na D5? Nie wiem. A po E6? Pryncypialne jest E6, D6. Nic, zagrajmy D6. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I na koniec E6, hetman B4. Pan Szachuś, aż kusiło mnie i hetman na przekątną. I spróbujemy zagrać G5. G4, G5. Gońca możemy trzepnąć, ale nie od razu. Teraz grozimy trzepnąć gońca. I wygrać tak zwanego hetmana. Patrz pan, jaki chytrus. Pójdziemy z drugiej strony. Skoczek H4 grozi. Wisi goniec, wisi tam. Trzepniemy gońca. Co nam szkodzi? Weźmiemy hetmanka, co nam szkodzi? A, tak nie można. Chciałem hetmana zbić na F5, on mi nie daje łobuz. Zbiję na F5 i na G6 dam mata. Oj, czas spadł. Tylko na czas wygrałem. Dziękuję, panie kapitanie.